Taki sam problem odwiecznie, niezdrową ciekawość nas budzi. Pragniemy wiedzieć koniecznie, co o nas myślą Francuzi. Czy chwalą nas, czy z nas krzydzą, szanują nas, czy gardzą, w ogóle jak nas widzą i czy są dumni z nas bardzo. Jest to gazet. W ogóle jak nas widzą i czy są dumni z nas bardzo. Załapiecie raz. Tymczasem to prawda niezbita, że od czasu soboru w Konstancji nikt nigdy nas się nie spytał, co my sądzimy o Francji. Przeto dość słuszna obawa czasami mnie nagle nachodzi, że Francuzów ta cała sprawa w ogóle nic nie obchodzi. Że Francuzów ta cała sprawa w ogóle nic nie obchodzi. I trudno ich o to winić, bo spójrzmy na to bliżej. Paryż bez naszej opinii nadal zostanie Paryżem. I jakie byś, bracie, miał zdanie, Montmartre zostanie Montmartrem, Belmondo Belmondem zostanie, a Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartrem. Belmondo Belmondem zostanie. Zresztą cóż ma ich skłaniać, by o nas myśleli stale? Toć bliżej jest Hiszpania i Deutschland, i Berhales, i Anglia, i Szwajcaria, ba, nawet poniekąd Turcja. A Francuz ma jak wariat myśleć, a cóż tam na kurwiach. A Francuz ma jak wariat myśleć, a cóż tam na kurwiach. Ech, zróbmy się wreszcie duzi, przestańmy się trafić myślą, co o nas myślą Francuzi. Myślę, że nic nie myślą, a jeśli już im się zdarzy, to myślą w takiej proporcji, w jakiej my o Dakarze. No góra, powiedzmy o Szkocji, w jakiej by o Dakarze. No góra, powiedzmy o Szkocji. Natomiast moim zdaniem warto by wiedzieć więcej, co o nas myślą Rosjanie, Czesi, Litwini i Niemcy. Ha! Dałem upust szczerości, bez wahań i bez negliżu. Ciekawe, co o mojej twórczości sądzą ostatnio w Paryżu. Ciekawe, co o mojej twórczości sądzą ostatnio w Paryżu. Serdecznie dziękuję.